Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o butach na rower. Będzie o tym, jakie buty wybieram, do jakich zastosowań, na co zwracam uwagę, także lecimy. Dzisiaj omówimy sobie trzy modele butów. Pierwsze z nich będą to buty, które używam najczęściej, gdy jeżdżę na moim rowerze dirtowym. Są to buty Nike, Kurt, Meet, coś tam. Jest to druga para butów, które mam w tym modelu. Buty te charakteryzują się tym, że są za kostkę, są nieco wyższe niż inne buty. Dlaczego to jest dla mnie istotne? Jest to dla mnie istotne dlatego, że w momencie, w którym robię na przykład tailwhipa, często jest tak, że kopię się tego tailwhipa właśnie tutaj nogą, właśnie bokiem tego buta. I nie ukrywam, że jeżeli mam buta, który nie ma tutaj właśnie tego dodatkowego elementu, tej dodatkowej pianki po boku, to po prostu tailwhipy, jak i inne sztuczki potrafią po prostu boleć. W tych butach jest to o tyle spoko rozwiązane, że nie tylko but jest wyższy, ale mamy tutaj również taką piankę, czyli po prostu można śmiało kopać te tailwhipy i się ich aż tak nie czuje. Następnym plusem takiego wyższego buta jest to, że kostka jest dużo bardziej stabilna. I to serio czuć różnicę, jeżeli mamy możliwość przeprowadzenia tutaj sznurówek o te kilka dodatkowych oczek. Kostka jest wtedy dużo bardziej stabilna. Opowiadam Wam o tych butach, ponieważ miałem już ich poprzedni model, a w sumie to równoległy model, tylko po prostu w innym kolorze. Wytrzymały u mnie chyba z 3 sezony, także bardzo, bardzo wytrzymałe, fajne buty. Jednak nie są one pozbawione minusów. I teraz właśnie Ci o nich opowiem. Głównym minusem, który odczujecie na co dzień podczas użytkowania takich wyższych butów, jest to, że ciężko się je ubiera. I to serio, jest różnica pomiędzy wsunięciem na szybkości jakichś innych butów, a właśnie zawiązaniem tutaj dokładnie tych całych butów. No w ogóle ciężko się je ubiera. Kolejnym z minusów, którego doświadczyłem podczas jazdy w górach z Jankiem Kielińskim, którego serdecznie pozdrawiam w tym miejscu, bo kontuzję ma taką. Janek, trzymaj się tam. Łapę sobie rozwalił tak trochę. Jeździłem z Jankiem po górach enduro i przytrafiła mi się taka sytuacja nie raz, nie dwa, że gdzieś odskoczył kamień, gdzieś zahaczyłem o kamień czubkiem buta i ten but nie jest tutaj w żaden sposób wzmacniany. Czyli jak dostaniecie po prostu w palce, to macie palce, delikatnie mówiąc, zmiażdżone. Kolejnym minusem tych butów jest ich wodoodporność. Jest to po prostu materiał, można je w jakiś sposób zaimpregnować, ale jeżeli używacie tych butów przez dłuższy czas, nie impregnujecie ich, to po prostu będą chłonąć jak gąbka. Nie nadają się na górskie ulewy. Zanim przejdziemy do butów dedykowanych specjalnie już pod rower, porozmawiamy sobie troszeczkę o takich butach. Są to buty New Balance NM255 Pol albo jakieś inne. Ale są to buty New Balance'a, dosyć niskie. Kupiłem je z myślą o lataniu w nich hop, ale po przejściu okazały się jeszcze niższe niż właśnie na stronie internetowej. Buty ubrałem, pochodziłem w nich, są bardzo wygodne, trzymają się pedała całkiem spoko, ale stwierdziłem, że zostawię je sobie po prostu do chodzenia. Bardzo mocno brakuje mi tutaj w nich tej właśnie kostki, osłony na kostce. Tutaj jest bardzo taki cienki w tym miejscu i po prostu w momencie, w którym bym gdzieś tam robił tailwhipy, gdzieś tam duginał tej beltopy, gdzieś tam moja kostka by tutaj właśnie w tym miejscu obrywała. Są to spoko buty, tylko w moim wypadku się one po prostu nie sprawiły na rower. Butów tych postanowiłem się nie odsyłać, służą mi one właśnie do takiego lifestyle'u, casualu. Po prostu wbijam w te buty, mogę się śmiało wbić w koszulę, jest stylóweczka, jest wszystko, także buty ze mną zostały. No i dlatego są takie czyste, bo nie używam ich na rower. Tak sobie stwierdziłem, że wypada mieć w swojej szafie chociaż jedne buty, które są czyste. Dobra, lecimy dalej. I następną parą butów, które omówimy w tym odcinku, będą to buty już specjalnie dedykowane pod rower. Będą to buty Lead Liad 2.0 Flat. Tak oto wyglądają. Są to buty, które w porównaniu do tych pozostałych butów są już butami bardziej terenowymi, o zastosowaniu właśnie takim bardziej górskim. Są zdecydowanie mniej casualowe, są bardziej takie górskie, bardziej takie, powiedziałbym, toporne. Wziąłem je z myślą o tym, żeby wytestować, jak działają takie buty. Kupiłem je okazyjnie na Black Friday'u za około 200 zł w minionym roku i myślę, że jest to całkiem spoko cena jak za takie buty. Jednak nie sprawdziły się one jako jedyne buty, które mam w swoim asortymencie, ponieważ nie mają tutaj wyższej osłony na kostkę. Są to buty też nieco niższe, co mi osobiście przeszkadzało w robieniu na przykład tailwhipów. Chociaż robiłem w tych butach tailwhipa, tylko po prostu to troszeczkę mi to poharatało moje kostki.
ale jest coś, co mnie w tych butach bardziej denerwowało. Są to buty, które są takie dosyć twarde, bardzo ciężko, one mają taką grubą, ciężką podeszwę. Nie czuję się w nich aż tak mocno roweru. To jest spoko w rowerze górskim, jeżeli sobie nawalacie w dół z górki, ale jeżeli jeździ się gdzieś na skateparku, jeżeli jeździ się gdzieś właśnie na hopach, to dobrze by było czuć ten rower bardziej pod sobą i to jest takim minusem. Z minusów ten but przez bardzo długi czas nie mógł mi się dopasować do nogi. Gdzieś tutaj z tyłu mi cały czas obcierał, no bardzo długo się układał i pomogło coś, co nie miałem pojęcia, że pomoże, bo po prostu zmieniłem wiązanie sznurówek, w sensie jak czasami sznurówki idą nad, zazwyczaj jak kupujecie buty, to ja zmieniłem, że sobie poprowadziłem tak jakby pod, odwrotnie po prostu puściłem sznurówki i delikatnie je wiązałem, już nie wiązałem tego buta jakoś tak mocno. W tych butach, żeby fajnie stabilizować, to warto to sobie mocno związać. A w tych butach Liata, no po prostu nie można jej wiązać mocno, przynajmniej w moim przypadku tak jest, że jeżeli je zawiązałem mocno, to gdzieś mi tutaj obcierała ta kostka, a jeżeli mam je swobodnie zawiązane, tak bardziej luźno, to nie obciera. Nie wiem, czy to ja jestem jakimś ewenementem w tej skali, czy tak po prostu mam wadliwy egzemplarz tych butów, no nie wiem, tak po prostu to wygląda. Powiedziałem wam o kilku minusach tych butów, jednak nie są one pozbawione plusów. Jednym z głównych plusów jest to, że tak jak opowiadałem wam o moich przygodach w górach, gdzie gdzieś spotykałem się z kamieniami, że gdzieś moje czubki palców się w ten sposób obijały, to tutaj jest to utrudnione, ponieważ przód buta jest zdecydowanie twardszy. I po prostu jeżeli dostaniecie w tym miejscu z kamienia, to prawie tak jakbyście mieli na sobie ubrane buty BHP. Najprawdopodobniej tego nie poczujecie. Czubek buta jest bardzo, bardzo twardy. Podeszwa też jest twarda, także no, but jest ogólnie sztywniutki. Z takich plusów to na pewno nie chłonie on tak mocno wody jak inne buty. Co prawda nie zaliczyłem w tych butach jeszcze takiej górskiej ulewy, ale gdzieś tam się przewijał deszcz przez jazdę na nich i nie narzekałem na to, że jest mi w tych butach mokro. Podsumowując, do jazdy na skateparku, do jazdy na dirtach, do katowania nowych sztuczek używam praktycznie w 100% tych butów, ponieważ są one wyższe, stabilizują moją kostkę, nie obijają mojej kostki i czuję w nich się swobodnie na rowerze, mają one nieco bardziej miękką podeszwę, przez co czuję cały czas pedała pod sobą. Jednak drugim typem butów, które używam, są to buty Liata, są to buty twardsze do zastosowań bardziej terenowych, do zastosowań górskich, gdzieś jak jeżdżę na rowerze enduro, albo po prostu jeżeli nie chce mi się wiązać tych tutaj butów, to ubieram sobie elity, je się tylko wsuwa, cyk, myk, pyk, wszystko zawiązane i jest na szybkości ogarnięte. I tak oto przeszliśmy przez temat moich butów na rower. Czy poruszyłem wszystkie kwestie? Absolutnie nie. W tym filmie powiedziałem jedynie o moich preferencjach, o tym, na co ja patrzę przy wyborze swojego buta. Koniecznie daj znać, na co ty zwracasz uwagę, w jakich butach śmigasz, a może w jakich butach już nie śmigasz, bo może okazały się dla ciebie jakieś niewygodne, niepasujące, albo po prostu rozwaliły się po kilku pierwszych jazdkach. Daj znać koniecznie o tym w komentarzu. Napisz też, gdzie najczęściej jeździsz, bo wiem, że jeżeli ktoś śmiga na przykład na parku, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że takie buty jak temu po prostu podpasują idealnie, albo że siądą mu jakieś wansiki. No ja w takich butach nie jeżdżę, nie jestem przyzwyczajony, dlatego napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. A jeżeli chcecie podrążyć bardziej temat butów, zwłaszcza takich butów do zastosowań bardziej takich górskich, cięższych, to wbijajcie na kanał Dirt It More, tam Janek gdzieś tutaj wkleję, zrobił naprawdę szeroką recenzję butów użytkowanych przez niego, czym one się różnią, na co tam zwraca uwagę. Też bardzo wartościowy materiał, także wbijajcie do Janka. Ale zanim wbijesz do Janka, to zostaw tutaj łapę w górę, napisz coś mojego w komentarzu, a my widzimy się już wkrótce. Z fartem. No i dobiegają końca nasze lipcowe daily vlogaski, który to będzie już odcinek 27 chyba? Nie, 28. No, to zostaną ostatnie 3 odcinki. 29, 30 i 31. Nice. My jedziemy jutro w tripa, ale o tym dowiecie się już jutro. Elo!